Wyobraźcie sobie, że kupujecie marynarkę, która w składzie miała mieć 60% wełny i 40% bawełny, a w rzeczywistości okazuje się, że ma 84% poliestru i 16% wiskozy. Tak, takie rzeczy w Polsce i nie jest to odosobniony przypadek. 49% próbek zbadanych w laboratorium ma w rzeczywistości inny skład niż ten zadeklarowany na metce. To wynik najnowszego dostępnego raportu Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym raporcie oraz w drugiej części filmu o tym, jak empirycznie sprawdzić, jaki skład ma dany materiał, a na pewno jak sprawdzić, czy dany materiał jest pochodzenia naturalnego, sztucznego, czy jest syntetyczny. Inspekcja Handlowa przebadała w 2019 roku, i jest to najnowszy dostępny raport, ponad 2,5 tysiąca partii odzieży i zakwestionowała ponad 25% z nich pod różnym kątem, bo badano nie tylko skład materiałowy, ale również wskaźniki użytkowe, które są wskazane przez producenta oraz to, czy oznaczenia na metce są zgodne z obowiązującym w Polsce rozporządzeniem. Zbadano wyroby włókiennicze z tkanin i dzianin importowane, ale również te, które są produkowane w Polsce i na terenie Unii Europejskiej. Zbadano te wyroby włókiennicze u detalistów, czyli po prostu odzież w sklepach, ale również u producentów i hurtowników. Powróćmy teraz do tej nieszczęsnej marynarki ze wstępu. Pod względem składu materiałowego przebadano 352 partie i zakwestionowano skład aż 49% przebadanych próbek. Partie te podzielono na 4 kategorie. Odzież wierzchnia, odzież wizytowa, odzież sportowa i wyroby pończosznicze. I warto tutaj wspomnieć, że kategorie wyroby pończosznicze i odzież wierzchnia, jeżeli chodzi o stosunek zafałszowania składu do prawidłowego składu, tutaj wynosił 50/50, czyli zakwestionowano 50% partii. Natomiast najgorzej wypadła pod kątem zafałszowania składu odzież wizytowa i tutaj nawiązuje do marynarki ze wstępu i tutaj zakwestionowano aż 60% próbek, czyli 60% próbek przebadanych z kategorii odzież wizytowa miało inny skład niż ten zadeklarowany na metce, czyli na przykład ludzie kupowali marynarkę wełnianą, która nie miała w sobie ani procenta wełny. Natomiast najlepiej w tym wszystkim wypadła odzież sportowa, bo tutaj zakwestionowano tylko co piątą sztukę, czyli 20%. I teraz zatrzymamy się na chwilę nad moim subiektywnym, powtarzam, subiektywnym wnioskiem dotyczącym odzieży sportowej. Moim zdaniem, jeżeli chodzi o odzież sportową, to tutaj producenci, projektanci nie muszą kłamać, jeżeli chodzi o skład. W sensie nie mieliby korzyści kłamiąc, ponieważ zastanówcie się, jeżeli chodzi o odzież wierzchnią i odzież sportową na przykład, to skład pochodzenia naturalnego jest pożądane, no przecież wełniane marynarki to są najdroższe marynarki, jedwabne, wizytowe sukienki są najdroższymi sukienkami i tutaj zafałszowanie materiału przynosiłoby korzyści. Natomiast jeżeli chodzi o odzież sportową, to panuje powszechne przekonanie, że profesjonalna odzież sportowa powinna być wykonana z tworzyw syntetycznych, wykonanych w jakiejś kosmicznej technologii, które, uwaga, przepuszczają powietrze, pozwalają skórze oddychać i mają jakieś inne nanomagiczne właściwości. Natomiast jeżeli spojrzymy prawdzie w oczy, to poliester i poliamid to ten sam poliester i poliamid, który był produkowany 50 lat temu i produkuje go się po prostu z ropy naftowej. I tak wiem, występuje poliester i poliamid z recyklingu, ale jest to tak niewielki odsetek i jest on dużo droższy, więc nie jest on powszechnie stosowany w produkcji, więc będę mówiła tutaj o dziewiczym poliestrze i poliamidzie. I tak, po drugie, wiem, są kategorie odzieży, które po prostu dla ich właściwości lepiej, żeby było z tych syntetyków, na przykład stroje kąpielowe. Ja próbowałam kąpać się w stroju kąpielowym z bawełny i na kilka godzin plażowania to naprawdę nie było przyjemne, ponieważ bawełna zdecydowanie zbyt długo wysychała, a gdy nasiąkała wodą, stawała się bardzo ciężka i nieprzyjemna dla ciała. Dlatego uważam, że stroje kąpielowe z tworzyw syntetycznych są jak najbardziej ok. Natomiast jeżeli chodzi o rekreacyjne fitnessy, o godzinną przebieżkę, o godzinną praktykę jogi, o
cokolwiek fitnessowego, to moim zdaniem w tej kwestii najlepiej sprawdzi się strój z tworzyw naturalnych. Ja już dawno zrezygnowałam z syntetyków, jeżeli chodzi o ćwiczenia i przebieżki i jogę, praktykuję w bawełnie. I każdemu polecam spróbować, ponieważ powszechnie się mówi, żeby nie nosić czapek z akrylu, bo to tak jakby nosić woreczek na głowę. No to jaka jest różnica w ćwiczeniu, gdzie ciało tym bardziej się poci i ta wilgoć powinna być odprowadzana, a tak naprawdę syntetyki chyba tego nie do końca zapewniają. I teraz można się zastanawiać, z czego mogą wynikać te nieprawidłowości i przekłamania. Moim zdaniem nie zawsze jest to zła wola producentów lub projektantów. Będąc w środku, wydaje mi się, że tkaniny i dzianiny są często kupowane po prostu na oko. Jest na przykład forum, gdzie można kupić kupony bądź całe belki tkanin i dzianin i hurtownicy bądź producenci tych tkanin i dzianin często wrzucają belkę, robiąc tylko zdjęcia i nie podając składu materiałowego. I być może skład materiałowy jest później przekazany dla producenta czy projektanta, ale nie wiem. Wydaje mi się, że niektóre z nich, bo są to resztki, na przykład kupony 10 metrów i to jest ostatnia część tego materiału, mogą to być resztki, które przeleżały już przez kilka lat w magazynie. Ktoś robił inwentaryzację, znalazł tę resztkę i chcę ją po prostu sprzedać i już kompletnie nie pamięta, jaki miała skład materiałowy. Także to czasami może wynikać z tego, że ktoś się po prostu tym nie do końca przejmuje i kupuje tkaninę bądź dzianinę tylko po wyglądzie. Jak pewnie niektórzy z Was wiedzą, współtworzę markę odzieżową. I skąd mogę mieć pewność, że wskrojona bawełna, którą używamy, to tak naprawdę bawełna, a nie poliester? Otóż nasze wszystkie dzianiny, z których szyjemy naszą organiczną bieliznę, mają certyfikat GOTS. Nasze dziewiarnie, z których kupujemy te dzianiny, są w oficjalnej bazie GOTS. To znaczy, że jednostki certyfikujące odwiedzają te dziewiarnie raz do roku i kontrolują je pod każdym możliwym kątem i ten certyfikat odnawiany jest raz do roku. Do każdej transakcji otrzymuję certyfikat transakcji, a jeżeli poproszę, to dostanę certyfikat danej partii materiału, gdzie jest opisany dokładnie jego skład, dokładnie jego pochodzenie. Nasza dzianina ma certyfikat GOTS na całość, zarówno na przędzę i na barwienia. Zauważyłam, że niestety bardzo często używa się tego w ten sposób, że dziewiarnia nie ma certyfikatu GOTS jako sama dziewiarnia, natomiast skupuje przędzę GOTS, a nie ma już certyfikatu na barwienie, tak więc tak naprawdę łańcuch GOTS jest przerwany. W każdym razie, podsumowując, moim zdaniem certyfikaty są dobrym punktem wyjścia i pozwalają mi w sumie spać spokojnie. Zresztą dzisiaj w drugiej części filmu spalimy jedną z naszych dzianin, gdzie zobaczymy, czy bawełna to tak naprawdę bawełna. Czy możemy coś z tym wszystkim zrobić jako konsumenci? Niestety nie, jedyne co możemy zrobić, jeżeli mamy jakieś podejrzenie, że nasza odzież ma inny skład materiałowy niż ten podany na metce, to możemy wysłać tą odzież z opisem do inspekcji handlowej, ale tak naprawdę kto by miał tyle samozaparcia i naprawdę ile osób by tak zrobiło. Jeżeli chodzi o aspekt wizualny, to naprawdę można dzisiaj tak podrobić poliester, że będzie wyglądał jak wełna i bardzo, moim zdaniem, rozpoznanie wzrokiem, jeżeli nie jesteś profesjonalistą i nie masz już tam 10 lat doświadczenia, jest bardzo trudne. Natomiast tutaj sprzymierzeńcem jest dotyk. Ja osobiście nauczyłam się rozpoznawać dzianiny i tkaniny, rozróżniać te pochodzenia naturalnego i te syntetyczne w lumpeksach, ponieważ jak przyglądacie w lumpeksach, to przyglądacie bardzo dużo tych rzeczy i ja zawsze od dobrych, w sumie już pewnie kilkunastu lat, sprawdzam skład materiałowy. Moja świadomość jest teraz bardzo duża i wiadomo, że w lumpeksie mamy cały przekrój składów materiałowych i z czasem naprawdę po dotyku rozpoznaje się, czy jest to tworzywo naturalne, czy jest to tworzywo syntetyczne. Jest to bardzo trudne do wyjaśnienia, ale taka wskazówka główna jest w sumie, że tkaniny syntetyczne są mniej przyjemne w dotyku i elektryzują się prawie zawsze, czego nie robi na przykład jedwab i wełna.
Także tego naprawdę można się nauczyć, chociaż czasami jak przyglądam swetry, to nie trafiam, bo wydaje mi się, że dzisiejsze podróbki akrylu z domieszkiem wiskozy bardzo przypominają wełnę. I teraz w końcu przechodzimy do drugiej części filmu, gdzie pokażę Wam, jak empirycznie rozpoznać, czy materiał jest pochodzenia naturalnego, jest sztuczny, czy jest syntetyczny. Otóż materiał pozna się po tym, jak się pali. Inaczej palą się materiały pochodzenia naturalnego, inaczej materiały pochodzenia syntetycznego. I możecie ten eksperyment przeprowadzić na ubraniu, którego nie jesteście pewni, czy skład zgadza się na metce, czasami metki też są wycięte. Wiem, że nie zawsze jest to możliwe, nie zawsze jest jakiś fragment materiału, który można odciąć. Niemniej uważam, że warto wiedzieć, jak dane materiały zachowują się podczas palenia, bo chyba jest to jedyny sensowny, empiryczny sposób na rozpoznanie, czy materiał jest syntetyczny, czy naturalny, nie mając dostępu do laboratorium. Materiał poznacie po tym, jak się pali. Do eksperymentu zmotywował mnie wynik ankiety na Instagramie, na który swoją drogą zapraszam, nazywa się tak samo jak YouTube, Agata Bokiej, pisane łącznie. Zrobimy dzisiaj eksperyment i spalimy włókno syntetyczne i 100% bawełnę organiczną z certyfikatem GOTS. O tym, jak palą się inne materiały, poczytacie m.in. na stronie Papavero, link w opisie. Zaczynamy od bawełny 100%. Bawełna pali się równo, pozostawiając popiół czarny lub szarawy. Dobrze wybielona daje niewiele popiołu lub wcale. Zostawia podczas palenia zapach spalonego papieru. Jak widzicie, wszystko się zgadza. Pora na włókno syntetyczne. Dodam jeszcze, a propos syntetyków, ciekawostkę, że po raporcie, o którym dzisiaj opowiadałam, inspektorzy Inspekcji Handlowej w 2019 roku oraz na początku 2020 roku odwiedzili sklepy sprzedające męską odzież wizytową. Jak pamiętacie, ta kategoria wypadła najgorzej. W oparciu o wyniki kontroli Inspekcji Handlowej i badania laboratoryjne, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie wobec trzech firm: Dasan Logistics, Kubens i Rekma. Oto przykładowy wynik eksperymentu. Marynarka od garnituru Bertin marki Rekman powinna zawierać 80% wełny i 20% poliestru. Co wykazały badania? Poliester w ilości 78% i wiskoza w ilości 22%. Wełny brak, a miało być jej aż 80%. Znalazłam tę marynarkę i widzę, że producent wrzucił ją do outletu i poprawił skład. Syntetyki topią się przed paleniem, a na krawędzi pozostawiają zgrubienia, które wyglądają jak stopiony plastik. Chciałam jeszcze sprawdzić, jak pali się bawełna z 5% domieszką elastanu. To również bawełna organiczna z certyfikatem GOTS. Wniosek? Pali się prawie identycznie jak bawełna 100%, a na krawędziach nie ma śladu palonego plastiku. Widocznie 5% elastanu to na tyle niewielka ilość, że podczas tego eksperymentu nie robi różnicy. A ja tymczasem dziękuję za uwagę i poświęcony czas. Zachęcam do obserwowania mojego Instagrama Agata Bokiej. Zachęcam również do obserwowania poczynań marki, którą współtworzę. Jest to marka Skrojone na Instagramie i na Facebooku. Znajdziecie mnóstwo ciekawostek na temat etycznej mody, fast fashion i zrównoważonego stylu życia. Tworzę tam treści, staram się, żeby były jak najbardziej angażujące i interesujące. Wydaje mi się, że do tej pory wychodzi, więc zachęcam do obserwowania. Niedługo będziemy tworzyć kostiumy kąpielowe z materiału pochodzącego z recyklingu i będzie to materiał syntetyczny, który też ma certyfikat, co prawda nie GOTS, bo certyfikat GOTS odnosi się do tworzyw naturalnych. No i Piotr mi służy głowę o subskrypcję, więc subskrybujcie ten kanał, jeżeli lubicie treści na nim, bądź jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz i brzmię obiecująco i dotrwaliście do tego momentu. Tymczasem dziękuję za uwagę i poświęcony czas. Do następnego filmiku. Pa!